Niebawem rusza projekt Iskry Niepodległej to niemal 100 postaci zaprezentowanych w sposób multimedialny, elektroniczny w dwóch tirach. Tak o wystawie mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Irena Sendlerowa, Jan Szczepaniak, Ludwik Hirschfeld to tylko niektóre z niemal stu nazwisk, których dokonania dla Polski będziemy mogli oglądać na wystawie Iskry Niepodległej. To projekt, który ma uświadomić przede wszystkim młodemu pokoleniu, jak duże osiągnięcia ma Polska w różnych dziedzinach. Prezentujemy nowo stary projekt, ponieważ on w pierwszym etapie, w pierwszym wydaniu był realizowany przez Biuro Niepodległa. W związku ze stuleciem odzyskania niepodległości to jest głównie chyba nastawione na młode pokolenie, na dialog i debatę, na zainteresowanie polską historią. Zwraca uwagę wicepremier Piotr Gliński, wystawa rusza 2 marca, pierwszym miastem do którego wyruszą multimedialne tiry, będzie przemyśl, kolejne pokazy w łańcucie, rzeszowie i miejscu piastowym.